Za sprawą jarmarku wielkanocnego w miniony weekend tczewska Starówka nabrała świątecznego charakteru. Zgłosiło się 58 wystawców z kraju i z zagranicy. Na jarmarku wielkanocnym, którego głównym organizatorem była Fabryka Sztuk, zgromadziło się wiele osób, rodzin zainteresowanych dobrą zabawą, ale przede wszystkim kupnem ciekawych i niepowtarzalnych ozdób świątecznych oraz jadła. Choć była to dopiero druga edycja tego wydarzenia, to z pewnością udana. 58 wystawców zgłosiło się na nasz jarmark wielkanocny do Tczewa. Są wystawcy z Litwy, z Białegostoku, ze Śląska, z Warmii, praktycznie z całej Polski. Są oczywiście i wystawcy z Tczewa. Także można kupić swojską, litewską, wędlinę, polędwicę, słoninę, kwas chlebowy, wszelkiego typu pieczywa, baby, ciasta, nie ciasta. Proszę Państwa, jest dosłownie wszystko. Możemy zrobić zakupy, ozdoby świąteczne, dekoracje, biżuteria, co komu w duszy gra, a dla dzieciaków są atrakcje, są animacje, zając wiosenka, który chodzi, są konkursy z nagrodami. Teraz właśnie na placu Halera są olbrzymie motyle, które chodzą i zabawiają naszych midusińskich, także cieszymy się bardzo. Faktycznie bardzo wesoło i kolorowo było na placu Halera, także dzięki olbrzymim motylom. Dzisiaj taka piękna pogoda i słyszeliśmy, że w Tczewie takie atrakcje, że no musieliśmy tutaj być. I podoba się tutaj? Oczywiście, jak najbardziej. No jak mogłoby się nie podobać, skoro tyle kolorowych rzeczy tutaj. Ozdoby rękodzielnicze, zwłaszcza te wykonane przez osoby niepełnosprawne, zawsze przykuwają wzrok, bo są niepowtarzalne i wykonane z widoczną dbałością o detale. Na przykład te klejone były klejem tak na gorąco, jedna przy drugiej była przyklejane, także bardzo to trwało dosyć długo. Mają pomysły na właśnie takie wielkanocne ozdoby i to one mają pomysły i one wykonują. Oczywiście musi być pomoc wolontariusza, bo nie wszystko, ze wszystkim sobie nie poradzą. Na przykład precyzyjne wycięcie czy coś takiego, to musi być wolontariusz do pomocy, ale tak powiedzmy w 80% wykonanie jest osób niepełnosprawnych. Prezentujemy wyroby z drzewa, różne. Też oczywiście lasy w szkle mamy, no różności. Czy zainteresowanie jest? Jest. Zaczyna się coś dziać. Na przykrycie wielkanocnego stołu można było wybrać obrusy i serwety. Podobają mi się wszystkie. Wszystkie są najpiękniejsze. Niech Pani wie, że wszystkie są najśliczniejsze. A czyli jednak skusi się Pani na pewno do zakupu? Nie, na 100%. I będzie zdobił co? Pokój duży, mały? Duży. A na stół wielkanocny smaczne wyroby. Kupiłam kawałeczek szyneczki, kupiłam i smaluszek, bo pachnie ładnie. I są pyszne wyroby? Tak, bo są oryginalne, naturalne. Nie to, co w sklepie? No to nie jest to samo. Czy Pani skusi się do zakupu ozdoby, a może jakiegoś jadła? Jadło już kupiłam, chlebek zawsze kupuję, a zastanawiałam się nad zającem. Tam jest Fabryka Sztuk, zobaczyłam Fabrykę Sztuk, są przepiękne rzeczy, więc myślimy o zajączku dla małego. Bardzo fajne takie handmade tak zwane. Bardzo mi się spodobały torby, które tam Pani ręcznie szyje. Mówi, że cały dzień szycia jednej torby. W ogóle świetne produkty, także to najbardziej. Sery z Podhala. Najlepsze? Najlepsze. Nasze. Bo tylko i wyłącznie z Podhala powinny być takie sery. Nie na Pomorzu, nie na Mazurach, tylko z Podhala. Przyjeżdżamy tutaj, byliśmy też i w grudniu, dlatego też jesteśmy i tutaj. Mamy stałych klientów, dlatego zapraszamy. To przedświąteczne, handlowo-artystyczne wydarzenie przyciąga wielu spragnionych swojskiego jadła i wyszukanych ozdób. Choć było to dopiero drugie, to wielu chce jego kontynuacji, bo... Wspaniały pomysł dla tczewian, także powinno być częściej organizowane, a już przed świętami to zwłaszcza to na 100%. A co Pani sądzi o tego typu wydarzeniu? Są potrzebne? Są potrzebne. Można spotkać, kupić tutaj różne rzeczy z innych regionów też Polski, takie tradycyjne, nie to, co można dostać w sklepie. I to jest rękodzieło, więc chyba to jest najważniejsze, czego szukamy na co dzień. Ogólnie, że coś się dzieje w Tczewie generalnie, także... Myślę, że to chyba najważniejsze, że można gdzieś tam przejść i coś tam sobie porobić w wolnym chwili. Dlatego, że jest bardzo dużo rzeczy. Można wybrać, co się chce. Jarmark Wielkanocny był integrującym spotkaniem dorosłych i dzieci, dla których przygotowano atrakcje. Tutaj mamy warsztaty plastyczne dla dzieci, gdzie dzieci sobie mogą zrobić kartki świąteczne, koszyczki, pudełeczka na konkursy, które później będziemy używali.
no i generalnie kreatywnie spędzić czas. Święta Wielkiej Nocy nie mogą się odbyć bez palem. Tak, oczywiście. Już za tydzień w Kościele Katolickim obchodzimy Niedzielę Palmową na pamiątkę wydarzenia, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Wszyscy witali Pana Jezusa gałązkami palmowymi. My również chcemy okazać naszą radość z tego, że Pan Jezus do nas przychodzi i przywitać Go kolorowymi palmami.